chcieliśmy pokazać Wam jeden z naszych spontanicznych projektów podyktowany potrzebą chwili. Bez planu, z dużą dozą optymizmu. Dzisiaj nasz sposób na miskę z betonu. Miłego oglądania. To jeden z takich szybkich projektów, gdy akurat potrzebujecie miskę na owoce. Bez schematów i planowania. Jedyne co założyliśmy to to, że miska ma być trójkolorowa, w związku z tym przygotowaliśmy oddzielnie trzy różne masy. Użyliśmy białego cementu i piasku w stosunku 2 do 1, włókien polimerowych oraz barwników, bieli tytanowej i czerni żelazowej. Chcieliśmy uzyskać gęstą masę, żeby móc ją później formować. Planu na mieszanie masy też nie było, więc ostateczną kolorystykę uzyskaliśmy na rozwałkowanego strucla. Formą miała być inna miska, dlatego ograniczyliśmy nasz placek do kwadratu o wymiarach 29x29 cm. W trakcie pracy pojawiło się ważne pytanie. Bo, jak my teraz to przeniesiemy do miski? Dobra, jednej rzeczy nie przemyśleliśmy. Ale to będzie ładny fałdkor. To jest artystyczna miska. Z mojego strucie w jakiej fałdku. Naprawdę? Dlaczego? No, tak mówię. Masę pozostawiliśmy na 48 godzin do utrwalenia. Pozostało tylko wykończyć naszą nową miskę. Faktura zewnętrznych ścianek przypadła nam do gustu, dlatego zajęliśmy się tylko środkiem. Do wyrównania powierzchni użyliśmy pilnika i papieru ściernego. Na koniec całość zaimpregnowaliśmy, by w kontakcie z wilgocią na jej powierzchni nie powstawały plamy. Nie wiem jak Wam, ale nam miska się podoba. Na pewno mieliśmy sporo zabawy przy jej robieniu. Warto czasem zrobić coś bez planu. Jeżeli Ci się podobało, subskrybuj i daj kciuka w górę.